Bardzo inspirujący jest dialog trzech młodzieńców z królem Nabuchodonozorem. On zaproponował im wyjście honorowe, muszą oddać mu cześć i wtedy uratują życie. I wtedy ci młodzieńcy odpowiadając, powiedzieli, że nie będą tego robić, dlatego że jeżeli zostaną wrzuceni do pieca ognistego, nie wykonując rozkazu, to wtedy Pan Bóg ich uratuje. Oni w to bardzo głęboko wierzą. I wtedy będą wolni od króla i nie muszą się go pytać i oddawać mu chwały i czci, nie muszą się upokarzać. Natomiast jeżeli Pan Bóg ich nie uratuje, to i tak będą zwycięzcami w starciu z Nabuchodonozorem, ponieważ po prostu zginą, nie będą musieli upokarzać się przed tym królem. Myślę, że to jest bardzo inspirujące dla nas, ludzi wierzących. My czasami boimy się świadczyć, boimy się mówić i tak dalej. Trzeba po prostu przyjąć logikę trzech młodzieńców. Świadczymy i jeżeli ufamy Panu Bogu, to się wszystko stanie, co zawarliśmy w świadectwie. A jeżeli nie ma Pana Boga, co jest dla nas kosmiczną wiadomością, to i tak zachowamy swoją godność, bo zajęliśmy odpowiednie stanowisko.